Kuba Wieliński, zapraszam na sport. Bez niespodzianki na Mistrzostwach Świata w darcie w londyńskiej Aleksandra Palace. Urodzony w Poznaniu Radosław Szagański nie pokonał byłego mistrza świata i pożegnał się z gronem zawodowców. Radosław Szagański nie sprawił niespodzianki i uległ pięciokrotnemu mistrzowi świata Raymondowi van Barneveldowi 1-3 w setach. Holender, który swój jedyny tytuł mistrza świata federacji PDC wywalczył w 2007 roku, grał na blisko 100-punktowej średniej i był nie do doścignięcia tego dnia. Urodzony w Poznaniu darter wygrał jednak trzecią partię, ale w czwartej potrzebował przełamania, by pozostać w meczu. Choć Szagański walczył do ostatniego lega w tym secie, to w nim, mimo ustawienia się na podwójnej, nie zdążył już do niej podejść. To było jednak niezłe spotkanie w wykonaniu Polaka. Średnia na poziomie blisko 94 punktów, łącznie 6 wygranych legów, 41 podejść na poziomie 100+, ale rywal miał lepsze liczby i wyższą skuteczność na dablach. Porażka Szagańskiego oznacza, że w Mistrzostwach Świata pozostał już tylko jeden rodak, Krzysztof Ratajski, który pokonał wczoraj Jamie'ego Hughesa w 4 setach. Szagański rok kończy na 67. miejscu w rankingu PDC, co oznacza, że Polak traci kartę zawodniczą, bo te zachowują czołowe 64 miejsca. Szanse na pozostanie w gronie zawodowców polski darter będzie jednak miał w serii turniejów Q School, które odbędą się w dniach 8-14 stycznia w angielskim Milton Keynes i niemieckim Kalkar. Szagański jako zawodnik wypadający z turu będzie miał w tych zawodach skróconą ścieżkę do powrotu, bo przystąpi do Q Schoola już od finałowego etapu. Szczęścia nie miały też koszykarki Muxu, które uległy na własnym parkiecie sąsiadującemu w tabeli Contimaxowi Mosir Bochnia 62-66. My mieliśmy sporo okazji do tego, żeby zdobywać punkty, nie potrafiliśmy tego niestety zrobić, a drużyna przeciwna trafiała trudne rzuty, stąd no, zwycięstwo Bochni. To był przedziwny mecz w hali Posir B. Bochnianki prowadziły już 14 punktami, by dać poznaniankom trochę tlenu i Mux w trzeciej kwarcie wygrywał 5 oczkami. Pierwsze punkty w ostatniej odsłonie meczu podopieczne Macieja Brodzińskiego rzuciły dopiero po 8 minutach, przez co ekipa gości cieszyła się ze zwycięstwa 66-62. To jest damska koszykówka, proszę pana, to się dzieje. To jest damska koszykówka, tutaj więcej tak naprawdę nie trzeba nic mówić. A też straciliśmy rozgrywającą pierwszą, więc dziewczyny, które teoretycznie nie grają na tej pozycji, musiały wziąć ciężar gry na siebie. Ale udało się, doprowadziliśmy do końca ten wynik. Też w czwartej kwarcie troszeczkę podreperowaliśmy, można powiedzieć, te statystyki i tą przewagę, więc bardzo się cieszę z tego jej wygranej idealnie na święta. Co zrozumiałe, w zupełnie innym nastroju jest opiekun Muxu. Dwie dobre kwarty nie wystarczyły na wygraną. W pierwszej i czwartej poznanianki rzuciły łącznie 15 punktów. To chyba wszystko widzieli i wszyscy widzieli. No niestety skuteczność nas zawiodła. Zdobyliśmy tylko 6 punktów w czwartej kwarcie, co się bardzo rzadko nam zdarza. Sporo pozycji gdzieś tam wypracowanych, sporo otwartych rzutów, ale no niestety nie chciało nic spadać. A z drugiej strony, no umówmy się, takie rzuty w tym meczu dzisiaj powpadały czasami równo z zegarem 24 sekund, trójki o tablicę, że no to głównie zadecydowało, ta skuteczność. To było spotkanie o trzecie miejsce w ligowej tabeli i już przed pierwszą piłką można było się spodziewać wyrównanej potyczki. Zawsze mecze z Muxem Poznań, jako tym zespołem, który jest bardzo dobry i zawsze w pierwszej lidze ten poziom bardzo wysoko stawia, jest zawsze ciekawy ten mecz, więc wydaje mi się, że cieszę się bardzo, że wyszliśmy z tego meczu zwycięsko, ale tak jak mówię, nie spodziewałam się, że będzie prosto. Mux skończy rundę na czwartej lokacie. Jak mówi trener Brodziński, jest przyzwoicie, ale w rewanżach liczy na więcej. Teraz mamy kilka dni przerwy, święta, od 27 wracamy do treningów i trzeba wszystko zrobić, żeby no, przede wszystkim uniknąć potknięć i żeby przynajmniej 1-2 mecze z zespołami z pozycji 1-3 no gdzieś tam wyrwać, jeżeli myślimy o tym, żeby przed playoffem być wysoko w tabeli. Runda rewanżowa ruszy już 3 stycznia. Wtedy Mux podejmie na własnym parkiecie 6 w tabeli lidera Swarzędz. Czy to początek serii? Koszykarze NEI Basketu Poznań po raz drugi z rzędu wygrali na własnym parkiecie i wyrównali swój bilans. Przed świętami podopieczni Przemysława Szurka mają 8 zwycięstw i 8 porażek. Na pewno jest to prezent na święta dla zawodników, dla trenerów, dla całego klubu, ale przede wszystkim dla kibiców, którzy pomimo, że data jest specyficzna, nie poszli na zakupy, tylko pewnie teraz pobiegną, a kibicowali nam, za co im bardzo dziękuję i dedykuję to zwycięstwo kibicom. Przed meczem, patrząc na tabelę, kursy bukmacherskie, można było wyczytać, że to Enea Basket Poznań będzie murowanym faworytem do zwycięstwa w starciu z WKK Wrocław. Jak zwykle w hali Posir D emocji nie zabrakło, ale wszystko zakończyło się szczęśliwie dla poznaniaków, którzy wygrali 89-77. Nasza historia z tego sezonu pokazuje, że bycie faworytem nie znaczy, że wygrywasz łatwo mecz.
wielokrotnie pokazywaliśmy, że startowaliśmy z pozycji underdoga i potrafiliśmy wygrać na wyjeździe, a z zespołami w naszym zasięgu przegrywaliśmy, także to zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne w kontekście dalszej walki. Mecz nie był spokojny, ale taki nie mógł być, bo w pierwszej lidze już nie ma spokojnych meczy. Każdy mecz jest waży się do ostatnich minut, a dzisiaj koszykówka jest taka, że można prowadzić 15 punktami i po 3 minutach przegrywać, więc emocje były uzasadnione. Siłą Enei Basketu tego dnia była niewątpliwie forma rzutowa zza łuku. 16 celnych trójek to rekord tego sezonu drużyny ze stolicy Wielkopolski. Aż 7 zawodników trafiało za 3 w sobotnie popołudnie. Jak się trafia trójki, tak jak w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu, każdemu to daje pewności i wiadomo, jest łatwiej. Gorzej, kiedy te rzuty nie wpadają i wtedy gdzieś tam trzeba się uciekać do innych rzeczy. Natomiast no, dzisiaj rzuty trzypunktowe nam wszystkich padły. Każdy zyskał takiego kopa pewności i to spowodowało, że dzisiaj wygraliśmy spokojnie, plus ten jeden moment w trzeciej kwarcie, taki fajny run i bez historii. Choć po 2 meczach trudno mówić o serii, to być może jesteśmy świadkami jej początku. Już przed tygodniem Przemysław Szurek zapowiadał, że ta może nadejść, ale co chyba najważniejsze, problemy są już za Poznaniakami. Dla mnie jest najważniejsze to, że znaleźliśmy chyba receptę na dobrze grający zespół, bo zrobiliśmy kilka zmian i widać, że te zmiany przynoszą efekt i chciałbym tu powiedzieć, że takim X-faktorem jest na pewno Patryk Stankowski. Bo nie widać może tej jego dużej roli w ataku, ale on robi tak dużo dobrego i po stronie asyst, zbiórek i takiej agresji defensywno-ofensywnej. Także on jest naszym X-faktorem i niech będzie zdrowy jak najdłużej, bo chyba tego potrzebowaliśmy. Kapitan Enei Basketu stara się powstrzymywać od hurra optymizmu i wierzy, że ciężka praca na treningach sprawi, że takich meczów jak ten dzisiejszy będzie więcej. Na parkiecie gospodarze się nie zmęczyli, ale na taką wygraną pracowali nie tylko w sobotę. Nie wiem, czy to nie jest nic wymęczonego, bo rzeczywiście na treningach pracujemy dosyć ciężko i ten mecz jest, można powiedzieć, dla nas jak zbawienie, trochę takiego odetchnięcia, wytchnienia, natomiast co mogę powiedzieć, no to ważne jest to, że wygraliśmy te 2 mecze, mamy jeszcze jeden mecz w starym roku, postaramy się wygrać w Międzychodzie i wtedy zobaczymy, co druga runda przyniesie, też borykamy się z różnymi problemami, sami Państwo widzieliście, jak ten początek pierwszej rundy się zaczął dla nas, te mecze u siebie, te 4 przegrane z rzędu, no, to jest coś, co nie powinno się zdarzyć w kontekście tego, jeśli chcemy myśleć i marzyć o tym, żeby być dobrym zespołem. Enea Basket Poznań rok zakończy 30 grudnia derbowym spotkaniem w Międzychodzie. Sokół w tym sezonie wygrał tylko raz, ale aż 11 z 16 spotkań rozegrał na wyjeździe. To wszystko na dziś. Kuba Wieliński, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.